10 okrutnych atrakcji turystycznych. Materiał opracowany na podstawie drawska.com i ten materiał cytuję, ponieważ jest naprawdę dobry, a myślę, że trzeba poinformować o takich rzeczach. Jazda na słoniach. Aby słonie podporządkowały się przejażdżkom i innym interakcjom międzyludzkim, są odbierane matkom, gdy są niemowlętami i zmuszane do przerażającego procesu szkoleniowego, znanego jako zmiażdżanie. Chodzi o złamanie psychiki zwierzęcia. Trening ten obejmuje fizyczne okaleczanie, ograniczenie ruchu, zadawanie silnego bólu, głodzenie i niepodawanie wody. Gdy turyści patrzą na słonie, na których można jeździć, wydają się one łagodne i spokojne, ale dzieje się tak dlatego, że poprzez tortury i znęcanie się nad nimi ich duch został złamany. Zakrzywiony hak wbijany regularnie w ciało słonia, który używany jest na stałe podczas przejażdżek, przypomina zwierzęciu o ludzkiej dominacji. Okrucieństwo dla tych zwierząt nie kończy się na złamaniu psychicznym i znęcaniu się fizycznym podczas przygotowania słonia do służenia ludziom. Gdy nie pracują lub nie dają pokazów, słonie są trzymane na grubych łańcuchach, tak by nie mogły swobodnie zrobić kroku i nie mogły mieć ze sobą żadnych interakcji. Jest to bardzo szkodliwe zarówno dla ich zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Widziałem pewną scenę, której niestety nie nagrałem. Na krzesłach siedziała młoda rodzina z dziećmi, a przed nimi ten mały słoń grał na harmonijce i tańczył. Rodzina cieszyła się, facet trzymał słonia mocno za ucho, a ten w cierpieniu musiał odgrywać tę rolę. Słoń nie uczył się tej roli w szkole. Został najpierw brutalnie zabrany z dżungli, jego mamę prawdopodobnie zabito. Następnie ci ludzie robili wszystko, by złamać jego psychikę. Był tygodniami bity, głodzony, trzymany w ciasnej klatce, nie pozwalano mu spać. Ślad na czole sygnalizował, że wbijano mu tam metalowy hak, a jest to jedno z najbardziej wrażliwych miejsc na ciele. Ogromny ból i cierpienie zmuszały go do mozolnej nauki sztuczek, by tacy właśnie turyści mogli mieć przez chwilę radość. Ludzka rozrywka stała się dla słoni piekłem bez wyjścia. Nie jest cały ogrodzony drutem kolczastym, ma możliwość pójścia sobie, ale jedno zawołanie tego pana i wraca. Wraca posłusznie, więc na pewno był mocno tresowany albo jest cały czas. Słuchajcie, nie znam się na słoniach. Nie wiem, czy jest im faktycznie tutaj tak katastrofalnie, czy wręcz przeciwnie. Być może ci opiekunowie dobrze wiedzą, co robią, ale faktem jest bardzo wiele raportów na ten temat, że zwierzęta w Azji traktowane są z wielką brutalnością. Prawa zwierząt, które my znamy w Europie, to jest w ogóle... Metodą na to, aby słoń był posłuszny człowiekowi, jest bardzo popularna w Azji metoda o nazwie... Nie wiem, jak się to czyta. I polega to na dosłownie łamaniu psychiki słonia. Mówi się, że jest to oddzielanie duszy słonia od jego ciała. Polega to na tym, że oddziela się kilkudniowego słonika od jego matki i zamyka się go w bardzo małej klatce. Nie daje mu się spać, nie daje mu się jeść i bije się go dotąd, zadaje mu się ból bardzo różnymi metodami, dotąd, aż słoń zrobi wszystko to, co chce człowiek. Nigdzie oficjalnie się tego nie dowiecie, ale wszystkie miejsca, które oferują jazdę na słoniach, tańce synchroniczne słoni, karmienie słoni, obcowanie, bawienie się z nimi, cokolwiek, wszystko, co sprawia, że słonie dostarczają człowiekowi rozrywki, bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że w tym miejscu zastosowana była właśnie ta metoda. Z dzikimi zwierzętami. Młode tygrysy są odseparowane od swoich matek w młodym wieku, by być używane jako rekwizyty fotograficzne. Są obłapiane, miętoszone i ściskane przez turystów i zwykle trzymane w łańcuchach lub w małych, jałowych klatkach. Często narażone są na stres i krzyki. Dodatkowym problemem staje się podawanie środków uspokajających, nasennych i narkotyków tak, by utemperować i otumić dzikie zwierzę, bo przecież jakoś muszą pozować chętnym na fotkę. Tylko w Tajlandii organizacja World Animal Protection znalazła 17 tygrysich lokali rozrywkowych, gdzie przetrzymywano bezprawnie do 830 tygrysów. Chociaż okrutne praktyki ze zwierzętami dzikimi najczęściej spotyka się w Tajlandii, jest to problem na skalę światową. Spacery z lwami. Turyści płacą za zabawę i chodzenie z lwiątkami często przez wiele godzin.
Powszechnie znany jest fakt bicia i karcenia maluchów za agresywne czy niepoprawne zachowanie. Kiedy młode rosną zbyt duże, by turyści mogli je podnieść i przytulać, są jeszcze wystarczająco młode, by je kontrolować. Lwy są szkolone, bite i tresowane, aby bezpiecznie spacerować z turystami, czasami na smyczy. Lwy z takiego chowu spędzają najczęściej całe życie w niewoli. Organizowane są również polowania na hodowlane egzemplarze lwów. Zabawy z żółwiami morskimi. Ostatnia na świecie forma żółwi morskich, która działa jako atrakcja turystyczna, znajduje się na Wyspach Kajmańskich. Tutaj turyści mogą trzymać żółwie, a nawet je jeść podczas ich wizyty. Cierpiące na stres i choroby żółwie morskie żyją życiem pełnym tortur. Często wpadają w panikę, gdy są podnoszone w nieodpowiedni sposób, czy trzymane zbyt mocno. Szybkie ruchy sprawiają im stres. Turystom zdarza się żółwia upuścić, nadepnąć, dzieciom nawet rzucić. Poważne obrażenia, a nawet śmierć, brud i przerażenie to codzienność na fermie żółwi. Kopi luwak. Mowa o kawie, która jest robiona z odchodów małp. Kawa kopi luwak jest zrobiona z owoców, które przeszły przez jelita cywet, znanych jako luwak w Indonezji, małego nocnego mięsożercy. W lutym 2016 roku wycieczki z plantacji kawy cywetowej znalazły się na liście 10 najokrutniejszych atrakcji dla zwierząt w World Animal Protection. Cywety są więzione w klatkach i faszerowane pokarmem jak gęsi, tyle że w tym przypadku dostają tyle kofeiny, że okaleczenia, nadpobudliwość, stres, urazy i choroby to chleb powszedni takich miejsc. Pokazy małp. Makaki, jak i inne przedstawiciele człowiekokształtnych, wykorzystywane są w przemyśle turystycznym do pokazów i służenia turystom. Bardzo często są przykuwane do ziemi, wiązane, unieruchamiane i bite. Kolejnym problemem jest zmuszanie ich do noszenia ubrań, co szkodzi zarówno skórze, jak i jest powodem licznych infekcji i podrażnień. Pokazy w akwaparkach. Mówi się, że przekleństwem delfina jest fakt, że ma wieczny uśmiech na pyszczku, co skazuje go na służenie ludziom często w tak okropny sposób. Podczas gdy jest to zakazane w krajach takich jak na przykład USA, wiele delfinów występujących na całym świecie jest nadal chwytanych w środowisku naturalnym. Delfiny są często ścigane szybkimi, głośnymi łodziami. Dla wielu stres jest tak ogromny, że umierają jeszcze w trakcie transportu. Bez względu na to, czy rodzą się w niewoli, czy zostały schwytane na wolności, cierpią. Spędzają całe życie w niewoli, w basenach niczym nie przypominających naturalnego środowiska. Zdjęcia z kobrą. Kobry i jadowite węże łapane są w dziczy, a następnie ich kanały jadowe są rozrywane i deformowane metalowymi szczypcami. Zdarzają się również wyrwania kłów, blokowania lub usuwania całych kanałów. To powoduje infekcje, jak i śmierć węży. Jazda na osłach. Osiołki, teoretycznie przyzwyczajone do noszenia dużych ciężarów, są narażone na duże cierpienie. Mają ciasne uprzęże, które powodują otarcia, rany i blizny. Na przykład w Grecji jest prawo mówiące, że osły nie mogą przewozić ludzi ważących ponad 100 kg lub czegokolwiek, co stanowi więcej niż 1/5 ich masy. Ten zakaz jazdy na ośle to efekt długiej kampanii obrońców zwierząt. Od dawna nagłaśniali oni problem greckich osłów. To, że pracują zbyt ciężko, przewożąc zbyt ciężkie ładunki, zazwyczaj nawet 7 dni w tygodniu, to tylko wierzchołek góry lodowej. Do tego ponoć greckie osły nie mają odpowiedniego schronienia, nie są odpowiednio karmione, a jeśli mają jakieś kontuzje, to nawet często nie są opatrywane i leczone. Wygląda jednak na to, że osłom w Grecji wreszcie nieco się poprawi. Farmy krokodyli. Problem ten dotyczy dużej liczby krokodyli trzymanych w gospodarstwach i intensywnie hodowanych, głównie w celu zaopatrzenia przemysłu modowego w skóry, jak i na mięso. Obecnie coraz popularniejsze jest odwiedzanie takich farm, gdzie można zjeść mięso krokodyla w restauracji i obserwować te drapieżniki hodowlane w niewoli. Ludzie przychodzą zobaczyć krokodyle, które jedzą w restauracjach na miejscu. No, nieco obrzydliwe, no trzeba przyznać. Ponadto warunki panujące na farmach są często tak przerażające. Zwierzęta są trzymane w betonowych wyrobiskach, które są brudne i przepełnione. Krokodyle są bardzo wrażliwe na stres i mocno stresujące sytuacje, takie jak środowisko gospodarstwa, może prowadzić do licznych chorób, które nieleczone mogą doprowadzić nawet do śmierci zwierzęcia. Zdarza się również, że osobniki ze względu na ograniczoną przestrzeń walczą ze sobą o terytorium.